No hej, dawno nie było takiego normalnego vloga, aż mi trochę dziwnie takiego zacząć, ale powoli do tego wracamy. Dzisiaj w planach mamy zakupy, ale stwierdziliśmy, że wykorzystamy to, że nie mamy dzieci. To znaczy jadę z moim tatą, ale stwierdziliśmy, że wykorzystamy to, że nie mamy ze sobą dzieci i pojedziemy sobie do Lumpa zobaczyć, co tam mają, ale tak bardziej się po prostu rozejrzeć, nie? Może nawet do kilku. Może nawet do kilku, czyli jednak chyba nie tylko rozejrzeć. No ale generalnie miały to być zakupy jedzeniowe. I tak jak Wam ostatnio obiecałam, że Wam pokażę nasze wydatki, tak dzisiaj zrobię. Po zakupach porozmawiamy sobie o tym, ile wydaliśmy i jakie były wydatki przez te 2 tygodnie, przez które po prostu miałam to nagrać, ale przez to, że inne filmiki weszły w drogę, to tego nie zrobiłam, ale teraz to nadrobimy. I Wam pokażę po prostu wszystkie wydatki przez 2 tygodnie. Miejcie na uwadze, że teraz też nadchodzą święta, więc nie wszystko będę mogła powiedzieć, co to dokładnie było. No, ale generalnie to dzisiaj o tym sobie porozmawiamy i też możecie sobie z nami dzisiaj spędzić dzień. Później wrócimy do domu. Gigi jest z dziećmi w domu. Gigi już nie lubi jeździć na zakupy ze mną, ja nie lubię z nim, bo on zawsze mnie pośpiesza. W sensie chodzi o zakupy jedzeniowe. Ja się przez to stresuję. I koniec końców zawsze czegoś nie kupię. A tak jak pojadę z moim tatą, albo jak pójdę sama, no to jest luzik. No. Tylko że problem jest taki, że jak idę z moim tatą, to bardzo dużo wydaję. A jak idę sama, to wydaję najmniej tak naprawdę, bo jestem w stanie się najlepiej skupić na zakupach. Tak więc, no cóż, coś za coś. Ale no, tym pięknym wstępem zaczynamy dzisiejszego vloga. Weszliśmy już z pierwszego lumpa i jedziemy do drugiego. Tak naprawdę to tylko weszłam, wzięłam jedną bluzę, przeszukaliśmy tam trochę, ale albo za duże, albo po prostu słabo. Bardzo dużo ludzi było, bardzo, bardzo dużo ludzi. I tak dla siebie tak naprawdę wzięłam jedną bluzę, której w ogóle nie przymierzyłam, jest z Obeya. Pokażę Wam, jak wrócimy do domu. I dla Zoe wzięłam sweterek, rozmiar 98. Ona teraz ma 86, dopiero zaczyna nosić 86, ale już tak na zapas, żeby było. I takie, można powiedzieć, leginsy rajstopowe. Nie wiem, jaki to rozmiar, ale stwierdziłam, że się przydadzą, więc wzięłam. Nie wiem, ile one tam kosztowały euro, więc myślę, że się przydadzą, w szczególności, że zimą jedziemy do Polski, to nawet tak pod coś jej założyć te leginsy. W sumie ma rajstopy, ale przydadzą się. Okej, okay. Byliśmy w drugim lumpie i powiem Wam tak. Średnio cokolwiek znaleźliśmy, jak coś znalazłam, to taka byłam niepewna, mówię, dobra, nic na siłę, bo na siłę w ogóle się nie opłaca, nawet jeśli w lumpie, no to po prostu się nie opłaca, bo się tego nie będzie nosić. Tak więc kupiłam tylko 2 czapki, jedną bardziej dla Gigi'ego, drugą dla mnie, taką zimową, jedna jest z Yesa, a druga jest z Carhartt i pokrowiec na laptopa, bo jest zarąbisty, jest taka twarda pianka. Mam nadzieję tylko, że rozmiarowo będzie ok, ale jest super i tak naprawdę tylko 9 euro wydałam. A w poprzednim? Nie wiem, ale to sobie zobaczycie później, jak Wam będę pokazywać wszystkie wydatki. A teraz jedziemy do polskiego sklepu zrobić zakupy, ale już jestem tak turbo głodna, że chyba musimy zacząć od zjedzenia czegoś. Witam się z Wami następnego dnia. Wczoraj z moim tatą tak zamówiliśmy na zakupach, że zrobiło się ciemno i wróciliśmy do domu, jak już było ciemno. Jeszcze musiałam rozpakować zakupy, zrobić jedzenie. Mówię, dobra. Bez sensu jest Wam pokazywać te wszystkie rzeczy, które kupiłam, jak jest ciemno i bez sensu jest nagrywać u nas w mieszkaniu, jak jest ciemno, bo u nas światło jest turbo słabe przez to, że lampy nam się popsuły, a nie widzimy sensu ich wymieniać, ponieważ nie wiemy, ile jeszcze tu zostaniemy, a później je demontować i zabierać ze sobą, to też komplikowanie sobie życia naszym zdaniem, tak więc żyjemy z tym, że mamy słabe światło i nie wiem, może kiedyś nas coś zmotywuje, żeby je wymienić, ale na ten moment nie za bardzo. No i dzisiaj co? Już mamy świąteczny klimat, bo Enzo ma sweterek w renifery, lecą świąteczne piosenki. Jakoś tak mnie wzięło. Rano otworzyłam szafę Enzo i widzę ten sweterek. Już chyba kilka dni temu pytałam Gigi'ego, czy to już jest czas, że Enzo może nosić renifery. On mówi, nie, no przynajmniej musi być grudzień. Well, nie udało się wytrzymać do grudnia i jak zobaczyłam go w tym sweterku, mówię, o nie, trzeba też włączyć świąteczne piosenki już. Myślę, że kilka na pewno prześpiewałam, jak się malowałam, tak więc jest turbo świąteczny klimat. Zoe już tutaj sobie wcina tubkę. Generalnie musimy ją trochę oszukiwać, bo ona nie chce jeść nic z łyżeczki. Nie chce, żebyśmy ją karmili. Co jest? Co chcesz? Zakrętkę?
A w ogóle jeśli się zastanawiacie, czemu ma takiego wielkiego siniaka, no to generalnie Zoe ma fazę, żeby wchodzić do nocnika Enzo i nigdy jej się nic nie działo, więc jej po prostu pozwoliłam. I nagle się po prostu wywaliła z tego nocnika. Nie wiem, jak ona to zrobiła, poleciała po prostu do przodu i nabiła sobie guza. I teraz z takim chodzi. No. A spinek nadal nie chce nosić. A Gigi tutaj z Enzo... Nie wiem w sumie, co robią. Sklejają kartkę. I to w sumie tyle. Half, 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 half. Cały czas na pół, aż do takiego malutkiego. A. Powodzenia tymi nożyczkami. Kupiłam Enzo takie nożyczki na Amazonie dla dzieci. I powiem wam, że nawet jedną pojedynczą kartkę ciężko nimi przeciąć. Dobra, zaraz wam pokażę wszystkie rzeczy, które wczoraj kupiłam. Przyszłam do sypialni, bo tutaj jest dobre światło, mam gdzie to położyć, jest czysto. Tak więc to jest pierwsza czapka. Ona jest 80% wełny i 20% bawełny, jest jeszcze trochę mokra, bo jej nie suszyłam w suszarce. Tutaj z tyłu jest taki guzik, żeby wiecie, ten ściągacz się jakby nie ruszał. I powiem wam, że jest super i na mnie, i na Gigi fajnie wygląda. Tak więc na pewno ktoś z nas będzie ją nosić. I jeszcze kupiłam drugą, to taka bardziej dla mnie, a nie dla Gigi'ego. Ona jest w ogóle z Giesa. Wydaje mi się, że za obie dałam 3 euro. W sensie, że każda była po 3 euro. Nie wiem, jaki jest skład, bo tam w środku jest metka odcięta, ale jest fajna, serio. I w szczególności do tej bluzy, którą mam dzisiaj na sobie, bardzo fajnie wygląda. Dla Zoe mam jeszcze taki sweterek, taki zwyczajny po prostu. Stwierdziłam, że no spoko, żeby coś takiego miała. Tak to teraz rzuciłam. Po prostu zwykły sweterek, myślę, że ogarniacie, o co chodzi. Tylko widzę, że w telefonie trochę przekłamuję kolor, bo on jest w rzeczywistości trochę taki bardziej różowy, taki pudrowy róż. A tutaj wygląda na taki bardziej beż. I jeszcze jedna rzecz jest w ogóle w praniu, bo przed chwilą wrzuciłam i zapomniałam o tym, ale to są takie typowe leginsy prążkowane, które są jak rajstopy. I są czarne. Tak więc myślę, że na pewno się przydadzą. I ostatnia rzecz to ta bluza, którą mam na sobie. Właśnie wczoraj wam o niej mówiłam. Ja w ogóle jak byłam nastolatką, ja zawsze chciałam mieć coś z Obeya. I wczoraj wchodzę do tego lumpa i mówię, nie wierzę, że nikt tego jeszcze nie kupił. I zadzwoniłam do Gigi'ego, mówię mu o tej bluzie, on mówi, ale ja wczoraj widziałem tą bluzę w tym lumpie i wisiała w ogóle na męskich. Możliwe, że jest męska, ale mi to nie przeszkadza, jest mega. I myślę, że będę ją bardzo często nosić. Tutaj jest jeszcze taka kieszeń, jest na wylot. Tak więc myślę, że bardzo funkcjonalna bluza. No i to w sumie tyle. Nic więcej nie kupiłam, bo tak się chwilę zastanawiałam, ale mówię, nie ma sensu kupować czegoś, czego nie jestem pewna, bo tylko będzie leżało w szafie, a i tak mam bardzo dużo ciuchów, tak więc nie widziałam w tym sensu. Nawet jeśli to kosztuje kilka euro, no to bez sensu jest coś trzymać na siłę, jeżeli się tego nie nosi. No bo to po prostu nie ma sensu, tylko sobie zabieramy miejsce w szafie i się oszukujemy, że mamy ciuchy, a otwieramy szafę i mówimy, nie mam co ubrać. Tak więc, no nic więcej nie kupiłam, ale jak zobaczyłam tą bluzę, nawet jej nie przymierzyłam, po prostu ją wzięłam. Co ty tutaj robisz? O tym chciałam grać. Chcesz skakać z krzesła? Nie, to jest niebezpieczne. Nie, o tym wczoraj. Wczoraj tak skakałeś? Nie. A bolały nóżki jak skoczyłeś? Nie. Nie? Na pewno? A w ogóle u nas jest strasznie chorobowo, cały tydzień, wszyscy chorzy. Ja w sumie najlepiej się trzymam za wszystkich. Oj, uważaj. No, uważaj. Wczoraj pani ze żłobka mi napisała, że jedno dziecko, które w czwartek nie przyszło, bo było chore, czy tam przyszło, ale mama zabrała, bo było chore, okazało się, że ma RSV. Tak więc mamy powrót do chorób. Zoe się dzisiaj obudziła ze strasznym kaszlem i mówię, oho, ją też dopadło. Enzo się trochę głos... Okej, Enzo się trochę głos zmienił przed chwilą, jak mówił, to był taki zachrypnięty, nie wiem do końca jak to opisać, taki trochę przez nos i trochę zachrypnięty. Teraz jak mówił, było ok, ale coś myślę, że go też jeszcze gorzej bierze. W ogóle w czwartek zasnął w drodze do domu na rowerze. I tak byłam z dwójką dzieci, nie było zasięgu w garażu, nikt mi nie mógł pomóc, więc wymyśliłam tak, że Zoe sama sobie pójdzie. Dobrze, że miała buty tego dnia, bo jej kupiłam buty, jej pierwsze. I
I ona przeszła sama do domu, a Enzo na rękach. I tak spał od 18 do 7 rano. Czajcie to? Od 6 do 7. To jest 13 godzin. No. Myślę, że choroba go trochę wykończyła. I no nadal nie ma się dobrze. Nie wiem, jak to będzie jutro ze szkołą i ze żłobkiem, ale zobaczymy. Nie nastawiamy się na nic, chociaż jest z nimi średnio, serio. A! W ogóle dzisiaj jedziemy... Gigi jedzie zagłosować na przyszłego prezydenta, na kandydata na prezydenta w Rumunii. I powiem wam, że w Rumunii jest dosłownie tak samo jak w Polsce. Wybiera się mniejsze zło. I Gigi miał straszny dylemat i w ostatniej tak naprawdę chwili, bo nie wiem, z 2 tygodnie temu, totalnie zmienił zdanie, ale no, jak on powiedział właśnie, że kurde, tak ciężko wybrać, na kogo zagłosować, ja tak sobie pomyślałam, że w Polsce jest kurde to samo, nigdy nie wiadomo, na kogo zagłosować. Dobra, położyłam sobie telefon Gigi'ego na poduszce i wam pokażę nasze wydatki od 1 listopada. Tutaj jest... Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest. To jest najgorsze, że ja już trochę pozapominałam. Tutaj jest OK Essen, to jest supermarket. To jest z konta oszczędnościowego, Gigi wypłacił, bo po prostu wszystko sobie odkładamy na konto oszczędnościowe, a później jak potrzebujemy, to po prostu to wypłacamy. Gigi ma trochę traumy, bo kiedyś go po prostu schachowali mu konto i go okradli, dlatego teraz zawsze wszystko trzyma na oszczędnościowym. Multifarma to jest apteka. Braliśmy jakąś receptę chyba, a moją, na to był ibuprofen. Tak więc tyle tutaj kosztuje z ubezpieczeniem ibuprofen. I jeżeli jest przepisany przez lekarza. Walino, nie wiem co to jest, to pewnie ujdzie go w pracy, coś z automatu sobie kupił. Kruncie, nie mam pojęcia co to jest. W każdym razie Jumbo to też jest supermarket, Lidl, supermarket, zakupy po prostu tygodniowe. Swojska to jest polski sklep, tutaj... Kurde, nie wiem co to jest, a to się widzę powtarza. A, to pewnie Gigi kanapkę w pracy kupował. How much cost the sandwich in, when you buy in work? 6,75. A, okej, okay. 5,75, czyli to jest właśnie to. A to na pewno będzie z automatu wtedy, bo to widzę, że zawsze idzie razem. Vicollo, to pewnie też będzie kanapka. Taka bagietka, tutaj to są takie popularne w sumie bagietki na lunch. OK Essen to jest supermarket, tutaj znowu Gigi kupował coś w automacie, pewnie coś do picia. Trapkę Op to są właśnie te bagietki na lunch. OK to jest supermarket. O Jezus, to nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest, ale 13 euro. Tutaj znowu kanapka w pracy. Co? Tutaj jakiś dodatek, tutaj, za coś płacił po prostu, nie wiem za co. Nie, może za konto ING. Co my tu dalej mamy? Trapkę Op, to jest też bagietka taka na lunch. I znowu Lidl, to są tygodniowe zakupy. Swojska chata, tak się nazywa ten sklep, no to też jest polski sklep, to też są zakupy na tydzień. My tam zazwyczaj kupujemy jakieś wędliny, miód, ogórki kiszone, buraczki, takie rzeczy, takie, których nie dostaniemy po prostu w Lidlu. Carrefour to jest... Carrefour, to każdy chyba wie, ale nie wiem, co tam Gigi kupował, może jakąś szynkę czy coś, nie wiem. Dalej mamy... A nie, to chyba ja kupowałam nawet jakieś, nie wiem, jakąś tubkę albo słoiczek dla Zoe. Dalej jest znowu automat w pracy, później znowu jest OK, czyli supermarket. Alibaba to kebab i tam było 17 euro, nie wiem co kupowaliśmy, możliwe, że... co to było? Chyba trzy durumy. Co to jest? Nie mam pojęcia, może jakiś parking, bo to chyba był dzień, jak byliśmy w Charleroi, chyba nawet na pewno. Tutaj to będzie stacja benzynowa chyba, dalej mamy... 2 razy 70. Łap szybko. Dobra, gdzie ja skończyłam? Co to było? Nie wiem, może też jakiś parking.
Czasami te rzeczy są tak opisane, że nie wiadomo, o co chodzi. Total to na pewno stacja benzynowa. Tutaj piekarnia, tutaj jest znowu supermarket. Tutaj z oszczędnościowego Gigi wypłacił 1000 euro, żeby zapłacić za czynsz. I no, to jest nasz czynsz. W tym jest 50 euro opłat administracyjnych. Vodafone to jest abonament na telefon. MediaMarkt, wydaje mi się, że to jest ubezpieczenie naszych zegarków. Tutaj znowu supermarket, jakieś tam drobne rzeczy Gigi kupował pewnie, albo ja, nie wiem. Co tu dalej mamy? Kanapka w pracy, a później lump. Tutaj znowu lump. Tu jest piekarnia. Tutaj jest wypłacone z oszczędnościowego. I ja tutaj kupiłam prezent na święta właśnie, razem z punktami z ING, bo w ING tutaj można sobie po prostu zbierać punkty i później coś można za te punkty sobie kupić, ale tak naprawdę ja pierwszy raz to zrobiłam, ale akurat się wpisało w to, co chciałam kupić, więc mówię, czemu nie. Tutaj Gigi znowu wypłacił 30 euro z oszczędnościowego. Tak jak mówiłam, on cały czas wypłaca. Tutaj jest parking w Etten-Lur, bo Gigi pojechał do krawca, żeby mu naszył w jednym miejscu na polarze naszywkę, bo po prostu zaczynało się pluć, a bardzo mu zależało na tym polarze, dlatego postanowił po prostu coś naszyć tam. Tutaj właśnie to jest... Jezu, co ja powiedziałam? Krawiec. Tak powiedziałam? Nie wiem, chodziło o krawca. Tutaj znowu kanapka, tutaj znowu automat w pracy, tutaj jest supermarket, tutaj znowu 100 euro wypłacone z oszczędnościowego. Strasznie pomieszane to, co? Tutaj mamy supermarket, może odtąd zacznę. Tam oil to jest, Gigi zatankował tutaj auto, tutaj znowu kanapka, tutaj supermarket, tutaj znowu kanapka, supermarket. Znowu wypłacone 200 euro z oszczędnościowego i automat, piekarnia, automat, automat, automat. I to jest wszystko na ten moment. Tutaj są pieniądze, które Gigi teraz ma na tym głównym koncie, a tutaj jest to, co jest na oszczędnościowym. No i to jest na razie 200. Ja na moim koncie też mam teraz pieniądze. Wcześniej, jak Gigi nagrywał takie filmiki, to wszystko było na jego koncie, ale przez to, że się dowiedzieliśmy o tym, że generalnie teoretycznie jesteśmy, Jezus, jak to się mówi, partnerami podatkowymi przez to, że mamy dzieci i mieszkamy razem, ale się trochę Gigi wystraszył, że będziemy musieli później od tego płacić podatek, że ja tak cały czas mu przesyłam te pieniądze, tak więc postanowiliśmy tego więcej nie robić, mimo że no teoretycznie jesteśmy partnerami podatkowymi. No i ja teraz też na swoim koncie mam pieniądze i w ostatnich dniach też ja robiłam z tych pieniędzy zakupy, tak więc zaraz też postaram się to jakoś, chyba zrobię sobie zrzut ekranu i przeczytam Wam to wszystko na Gigi'ego telefonie. Co? Joda? Masz jodę? Enzo Ci pozwolił? Dobra, pokaż język. Nagrałam ekran mojego telefonu i tutaj Wam pokażę wszystkie wydatki. Pokazuję od 7, bo 6 dostałam wypłatę i w sumie nic wcześniej nie robiłam z pieniędzmi z mojego konta. I tutaj jest zasiłek na dzieci. Tutaj znowu coś dostałam od tej samej instytucji. Później jest Vinted. Tutaj prawdopodobnie jest to zwrot z Vinted, właśnie 4,90. Później wysyłałam pieniądze na coś, na moje drugie konto, żeby coś prawdopodobnie zapłacić. Dalej mamy mini supermarket, bo były moje urodziny i Gigi kupił whisky. Tutaj jest Vinted, tutaj jest znowu supermarket, Vinted, dalej jest zaliczka w pracy, bo kiedyś mnie zapytali, czy chcę, a nie bardzo ich zrozumiałam, bo dopiero zaczynałam, nie wiedziałam, jak to wszystko działa i się zgodziłam, ale mi to nie przeszkadza. Tutaj jest bagietka, tutaj jest supermarket, tutaj jest polski sklep, Lidl i Lump. Dalej jest Vinted, dalej jest parking, później znowu coś, 40 centów to jest za parking, bo szukałam toalety i po prostu kupiłam na 10 minut, a później Gigi powiedział, że mam kupić na dłużej, więc kupiłam tutaj za 5 euro. Dalej jest tutaj Albert Heijn za 53 euro, bo był bonus, czyli taka promocja można powiedzieć i kupiłam po prostu jakieś tubki, chrupki, po prostu zapasy zrobiłam. I tam jakieś też cukinie, pieczarki pamiętam kupiłam. Tutaj jest
Krajdwat, nie mam pojęcia, co kupowałam w Krajdwacie za euro 30. Możliwe w sumie, że to były te energetyki na drogę. Dzieci zawsze lubi pić energetyka, jak gdzieś jedziemy, więc po prostu kupiłam, tak jak normalnie nie piję. To jak on chce, to ja też piję. Dalej, co jest? Kolejnego dnia też parking w Bredzie za 8 euro. Dalej jest myjka za 16 euro, w sensie pojechaliśmy umyć auto. Dalej jest znowu dwa energetyki, bo też jechaliśmy gdzieś. Później jest na pewno pizza, bo wracaliśmy z Bredy i dzieci były z moim tatą. I po prostu już było zbyt późno, żeby gotować, więc po prostu kupiliśmy pizzę. Dalej wysyłam 15 euro na moje drugie konto, żeby zapłacić za moją subskrypcję na Storytel. Dalej jest znowu Vinted, później jest supermarket. Boże, ja teraz widzę, ile ja rzeczy kupuję na Vinted, to jest trochę straszne, ale lepiej tak, niż jakbym miała kupować nowe. Nawet dla środowiska, ale też ze względu na koszty, bo jeżeli tyle kupuję, abym miała kupować nowe, no to masakra. Nie wiem teraz, gdzie skończyłam. Tutaj miałam zwrot z Vinted, tutaj znowu coś kupiłam na Vinted, tutaj jest YouTube, tutaj jest piekarnia, to były trzy ciabaty, to akurat pamiętam, bo to było kilka dni temu. I tutaj jest Carrefour, to kupowałam szynkę do tych ciabat. Dalej jest Vinted znowu i to są wczorajsze zakupy. Nie wiem, co się stało, ale nie pokazuje mi, za co dokładnie to było, tak jak tutaj widzicie, za co to było, to tutaj nie wiem, co się stało. Ale to były dwie puszki mleka dla Zoe, tutaj było polski sklep, tutaj było Action, bo kupowałam kilka rzeczy. To było 131 euro, to był Lidl i te dwa to są lumpy, te dwa lumpy, tak więc to były wszystkie wydatki do 25 tak naprawdę. No i to są tak naprawdę wszystkie nasze wydatki od 1 do 24. Dzisiaj jest 25, ale no to już jest prawie cały miesiąc, tak więc macie jakieś spojrzenie, ile wydajemy. Nie patrzcie na Vinted, ale no, ile wydajemy na zakupy takie jedzeniowe. Nie wiem czemu tam nie było żadnej płatności za żłobek, ale za żłobek płacimy około 400 euro. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądać, bo teraz będzie pierwsza płatność w przyszłym miesiącu, od kiedy Zoe chodzi sama. Tak więc no, teraz koszty mogą być albo niższe, albo takie same, bo nie wiem, czy nadal będzie zniżka jakby na drugie dziecko, kiedy pierwsze już poszło do szkoły. Ale to się przekonamy już na dniach tak naprawdę. No i macie spojrzenie na to po prostu, ile tutaj wszystko kosztuje, chociaż też nie widziałam płatności za prąd, za gaz, za internet. Ale internet nas kosztuje... Internet jest 54 euro? Nie, yeah, okay. 54 euro. Czy 53 euro kosztuje internet. Co jeszcze? Z gazem i z prądem jest trochę różnie, bo my możemy sobie dostosowywać płatności i możemy zobaczyć, jakby jeżeli w tym momencie ta płatność zostanie na takim poziomie, to tyle zapłacimy pod koniec roku, czy tam na początku kolejnego roku. Więc sobie trochę zmienialiśmy, jak było lato, to sobie trochę zmniejszyliśmy, teraz podwyższyliśmy. Wiem, trochę głupie, ale nie patrzyliśmy na ten w ten sposób, tak więc mamy nauczkę, ale pierwszy raz tak zrobiliśmy. I może po prostu wyjdziemy na zero, bo tak to zawsze dostawaliśmy zwrot, czyli nadpłacaliśmy. A może tym razem wyjdziemy na zero. Zobaczymy, bo to zawsze i tak robią taką prawdziwą kalkulację na koniec czy na początek roku. No i to w zasadzie tyle. Zobaczymy, jak dalej będą się toczyć nasze wydatki. Na pewno musimy wymienić olej w aucie, więc na pewno trochę pieniędzy wydamy, a fajnie by było to zrobić, zanim pojedziemy do Polski za miesiąc. Tak więc mamy mało czasu, ale uda się. Wracam do Was kilka dni później, bo tak naprawdę dzieciaczki się rozchorowały. Kilka dni temu dostałam od pani ze żłobka wiadomość, że jest RSV w żłobku. I dosłownie na następny dzień dzieciaczki się rozchorowały. To właśnie było w ten ostatni dzień, jak nagrywałam. I co? Gorączka, kaszel. Mi się wydaje, że to jest RSV, ale pani doktor powiedziała, że to jest przeziębienie, więc ja tutaj, wiecie, nie wtrącam się, ale cały tydzień musimy siedzieć w domu.
strasznie ciężko jest utrzymać porządek, więc czuję, że po prostu cały czas coś robię, cały czas chodzę. Teraz tak naprawdę tylko godzinkę usiadłam, a tak to cały czas coś robię. Teraz już muszę znowu się zabierać za obiad, a tak naprawdę jak wstaliśmy, to ogarniałam dzieci. Miałam chwilę, żeby zjeść śniadanie, pojechaliśmy do lekarza, wróciliśmy, Enzo ogląda bajkę, ja właśnie usiadłam i teraz muszę się zabierać za obiad. No i dlatego nie udało mi się dokończyć tego vloga, bo po prostu trzeba było się nimi zająć i powiem wam, że Enzo po raz pierwszy ma taki kaszel. W życiu nie słyszałam, żeby miał taki kaszel. On, wydaje mi się, że go gardło boli też, bo jak mówi, to mówi takim bardzo słabiutkim głosikiem i zaraz kaszle. Jest bardzo słaby, jest tak naprawdę w stanie tylko oglądać bajki i może jakąś taką, wiecie, lekką zabawę, gdzie nie musi się za bardzo ruszać, bo jest po prostu tak słaby. Powiem wam, że go w ogóle nie zmuszam do robienia czegokolwiek innego. Teraz mu włączyłam bajkę, która jest filmem animowanym i tak naprawdę on siedzi i ogląda tylko, a tak to normalnie nie jest w stanie wysiedzieć przy takiej długiej bajce. Tak więc no, nie jest jakoś kolorowo, ale jest takie do przetrwania. Pani powiedziała, że będzie wszystko ok, w sensie pani lekarz powiedziała, że wszystko będzie ok, tak więc nie mogę się doczekać, bo dobrze, że dużo śpią, bo odpoczywają się, regenerują, ale jak nie śpią, to po prostu są takie marudy. No ale tak to jest z dziećmi, trzeba być na to przygotowanym. I tym akcentem chciałam zakończyć ten filmik, bo nie miał ten filmik zakończenia, więc tak naprawdę po to sięgnęłam po telefon, otworzyłam kamerę, żeby się z wami pożegnać i wam zrobić mały update, czemu tego zakończenia nie było. I co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!